Witam wszystkich na kanale DM Motors Vlogs. Moi drodzy, już dawno, dawno nie było żadnego nowego odcinka na kanale. Dlatego też dzisiaj postanowiłem dla Was nagrać nie lada gratkę w Polsce. Cadillaca CTS z pierwszej generacji z roku 2003. Silnik o pojemności 3.2 V6. Pochodzi prosto z Opla Omegi i legitymuje się mocą 223 koni. Moi drodzy, auto debiutowało podczas targów motoryzacyjnych w 2002 roku. Jest to pierwsza generacja modelu CTS, która wprowadziła do gamy aut marki Cadillac zupełnie nowy design. Tutaj nie będę się strasznie rozgadywał na temat tego designera i projektanta, który ten samochód projektował. Dla jednych Cadillac, który jest jednym z najbrzydszych, z tego co często słyszę w różnych opiniach wśród moich znajomych. Natomiast na żywo to auto robi bardzo dobre wrażenie. Nie wygląda tak jak na zdjęciach, bo na zdjęciach ten przód wygląda trochę tak, powiedziałbym, karykaturalnie. Tutaj mamy do czynienia z typowym efektem właśnie takiego, nie wiem, wyglądu ze zdjęcia. To wiele aut tak wygląda, a jak je zobaczycie na żywo, to rzeczywiście nie są takie brzydkie i wyglądają całkiem, ale to całkiem atrakcyjnie. Tutaj mamy, słuchajcie, auto, które jest u mnie na serwisie już jakiś czas. W aucie poczynione jest dosyć sporo napraw. Auto w ogóle nie chciało jeździć, gasło, traciło moc. Ciągłe błędy. Z tymi błędami sobie poradziłem, a także zrobiliśmy tutaj sporo rzeczy takich serwisowych. Zrobiliśmy też sporo rzeczy przy silniku. Między innymi pokażę Wam to w następnym wejściu, ale do sedna. Ten samochód oczywiście u mnie w serwisie, w DM Motor Service. Ja Wam jeszcze tutaj pokażę z przodu. Z przodu nie patrzcie na zderzak, bo on będzie wymieniony na nowy. Mamy fajny taki siatkowany grill. To jest bardzo rzadki grill, jeżeli chodzi o CTS. Większość występuje raczej z takim plastikowym, żeberkowym, który mi się nie za bardzo podoba. Co tutaj mamy? Z wyposażenia, słuchajcie, z wyposażenia mamy praktycznie wszystko jak na tamte lata. Mamy dwustrefową klimę, ABS, kontrolę trakcji i wiele innych jeszcze systemów, o których pewnie nie wiem, bo jakoś tam się zbytnio nie chcę zagłębiać w te szczegóły. Mamy reflektory ksenonowe i tutaj Wam jeszcze pokażę taki myk, nie? Bo cały ten design, może na tej lampie ta jest taka bardziej przejrzysta, bo tamta jeszcze będzie polerowana. Zobaczcie, taki detal. Jak fajnie są zaprojektowane spryskiwacze lamp. One współgrają z lampą. Nie są na dole, tak jak na przykład w STS-ie. No, halogeny mamy takie standardowe. One podejrzewam, że też występują w SRX-ie. Jak dobrze pamiętam, tu mamy światło pozycyjne z żaróweczką W5W. Taki trójkącik. Dosyć fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o ten design Cadillaca, gdzie tutaj powstały modele potem w 2005 STS, SRX, one bezpośrednio nawiązywały do tego modelu, do tego designu z pierwszych właśnie modeli CTS-a, aczkolwiek już były bardziej takie ugrzecznione. Już Cadillac troszeczkę poszedł tak bardziej w klasykę. Ten model to był taki prekursor, jak już wcześniej mówiłem, nowego designu. Jak pamiętacie, takie modele jak przykładowo Cadillac Seville STS, no to typowy taki klasyk, powiedziałbym. Taki samochód nie jest brzydki, ja lubię te klasyczne linie, ale jednak był nudny, więc młode grono odbiorców bardziej by się raczej skłaniało do tego, że jak kupowali jakąś markę, to wybierali raczej BMW czy Mercedesa. Tam były modele stricte sportowe jak M-Power czy AMG w Mercedesie. Ale tutaj, moi drodzy, trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz. Z jakimi te auto występowało silnikami? Otóż tak, podstawowa jednostka to był silnik 2.8, też w układzie V6. Potem był silnik 3.2, który mamy tutaj. Następnie silnik 3,6 litra, który był też i w STS-ie o oznaczeniu LY7 i w topowej wersji mieliśmy silnik prosto z Chevroleta Corvette 5,7 litra i to była wersja CTS-V, czyli to była wersja topowa. Spotkać takie auto w Polsce, no to moim zdaniem graniczy z cudem. Tu na kiedyś w sąsiednim kanale był taki jeden, nawet go kiedyś miałem ochotę kupić, ale no wybrałem inny model, czego do tej pory nie żałuję. Moi drodzy, za chwilę pokażę Wam wnętrze auta. Zobaczycie wyposażenie.
Ale przedtem opowiem Wam jeszcze o takich wadach, które trapią ten model i które mogą przysporzyć Wam wielu, wielu nieprzespanych nocy, a także uszczuplić portfel. Zaczniemy może od elektroniki. Elektronika w tym aucie jest strasznie kapryśna. To auto, jeżeli napotka jakiś błąd na wyświetlaczu, pokazuje, mi dzisiaj pokazało błąd zapłonu, gdzie tu jest wszystko z zapłonem ok, bo są nowe świece, cewki. Pokazało mi też serwis Vehicle Soon, ale to jest wszystko do zrobienia GM Scantechem 2 moim komputerem, więc auto jest oczywiście po wymianie akumulatora na żelowy. I tutaj jeszcze muszę parę rzeczy takich z elektryki podogrywać, tam jeszcze te kable ładnie wszystko poukładać. I wtedy jest ok. Jak macie akumulator zwykły, no to niestety to auto wali błędami. Druga sprawa. Silnik z Omegi, to jest silnik 3.2 V6. No i co mamy? Mamy tutaj w CTS-ie plastikowe pokrywy zaworów. One niestety, moi drodzy, ciekną. Ten silnik wtedy jest cały zażygany olejem, co było tutaj. I zaraz Wam pokażę, co było zrobione i powiem Wam ogólnie jeszcze o silniku. Dobra, za chwileczkę wchodzimy to do następnego wejścia i się widzimy za sekundę. Witam już Was, kochani, na następnym wejściu. I teraz tak, mamy tutaj silnik. Zobaczcie, jak ktoś zna Ople, siedzi w Oplach. Jest z purystą marki Opel, to już wie, jaki to silnik. Ja tam aż tak nie wnikam w te oznaczenia, nie jestem aż takim mega jakimś purystą. Auto oczywiście ma LPG, przerobione klemy już na nasze europejskie, tylko te kable muszę trochę inaczej poukładać. Nowy akumulator Warta, to jest akumulator Silver AGM Dynamic. Bardzo dobry akumulator, praktycznie niezniszczalny. O, przepraszam Was za te ujęcia, ale dobra. Słuchajcie, co zrobiliśmy? Jedzie właśnie samochód, to poczekajcie chwilę. Dobra, co zrobiliśmy? Oczywiście tak. Kompletny serwis, czyli świece, nowe cewki zapłonowe, bo one niestety w tych silnikach padają jak muchy. Tutaj możecie zobaczyć sobie tak, mamy czerwone pokrywy zaworów, już aluminiowe. Pokrywy zaworów aluminiowe z Opla Vectry 2.6 V6. I teraz tak, tutaj mieliśmy wlew oleju po tej stronie oryginalnie, w tych plastikowych pokrywach, które niestety ciekną i ten silnik, no niestety też i olej lubi łykać. Teraz mamy, Wam pokażę, tutaj mamy wlew oleju. On jest tak troszeczkę pod kablami, ale wystarczy trochę ten kabel od gazu do siebie podciągnąć, włożyć lejek i nie ma problemu naprawdę z wymianą. Więc polecam wszystkim taką modyfikację, nie jest tania. O kosztach może nie będziemy mówili, jak ktoś chce, to ma takie auto, ma jakieś z nim problemy, może zadzwonić, ja z chęcią opowiem o tym silniku, jak go naprawić i tak dalej. Co my tutaj jeszcze robiliśmy? No wiadomo, wszystkie filtry, serwis olejowy z filtrem oleju, z filtrem powietrza, olej 5W30 firmy Amsoila, amerykański, bardzo dobry olej, silnik chodzi na nim naprawdę, powiem szczerze, że no, nie mam do czego się przyczepić. I teraz tak, no moi drodzy, czy polecę Wam ten model, żeby go kupić? No jeżeli macie trochę wiedzy, macie trochę pojęcia albo jakiegoś dobrego mechanika w pobliżu, który zna się na tych autach, to Wam polecam, możecie go kupić. On jest taki, no naprawdę na tych naszych polskich drogach to taki rodzynek, taki unikat. Sporo osób się pyta, jak nim gdzieś jeżdżę na testy, żeby zobaczyć, co tam mu znowu wywali, czy jaki tam, co tam jeszcze trzeba go poprawić. No to się pytają tak ci ludzie, co to za auto i w ogóle. A, i taka ciekawostka. Ten Cadillac, moi drodzy, CTS, wystąpił oczywiście w legendarnym już filmie, w pierwszej części Matrixa. Tam macie taki słynny pościg na autostradzie, gdzie właśnie takimi CTS-ami srebrnymi one uczestniczą w tym pościgu i to jest, no, Cadillac wtedy chciał właśnie tak ten model promować, żeby był jak najbardziej, żeby był obecny właśnie w takich nie tylko mediach, jak na tamte czasy, no nie było wiadomo tak rozwiniętych social mediów jak dzisiaj, ale Cadillac starał się promować jak tylko mógł. Dobra, przejdźmy może tak, felgi, oczywiście tutaj mamy tutaj felgi, żebym Was nie okłamał, ale tak, to są felgi
już wam mówię, 17, zgadza się. One są do czyszczenia, nie patrzcie, że one są zardzewiałe. Ja jeszcze tutaj Krystianowi ładnie wypoleruję odpowiednim środkiem i one naprawdę będą się ładnie prezentowały. Oczywiście auto do filmu umyłem, ma trochę mankamentów lakierniczych, ale to sobie już właściciel spoleruje, zrobi to jak trzeba. Tutaj mamy drugą właśnie felgę, wam pokażę jeszcze drugą. Hamulce w stanie bardzo dobrym. I tak, słuchajcie, co? Aha, żeby już tak tutaj nie dzielić na te wszystkie jakieś tam rozdziały i tak dalej. Dobra, otwieramy go, pokazujemy w środku. No niestety jeszcze w środku go trzeba będzie wyprać, co uczynię. I mamy tutaj, zobaczcie, dwukolorową tapicerkę skórzaną. Elektryczne fotele z pamięcią. Fotel się fajnie odsuwa, jak wsiadacie z tyłu wam. Czy pokażę wam z tyłu, nie? Musiałbym jeszcze wziąć pilota i otworzyć go z tyłu, ale niestety zaraz będzie narzekanie dzisiaj. O, i tutaj wam pokażę z tyłu. Nie, jeszcze, o Jezu, nie pokażę wam z tyłu, słuchajcie. Muszę dwa razy kliknąć. O, nie otworzę. Nie wiem dlaczego tak jest, ale... O, teraz wam pokażę z tyłu. Nie patrzcie na to, że tu jest zdjęty boczek, bo naprawiam jeszcze tutaj z tyłu kurtyny. Tam w ogóle porzeźbiony był strasznie, więc usuwam te rzeźby, więc tutaj jest wszystko na razie zdjęte, słuchajcie. Dobra, przejdźmy może do wnętrza. Tutaj sobie zamkniemy. Ja sobie tutaj wejdę. Jakiś motocyklista pruje. I co my tu mamy we wnętrzu, słuchajcie? Otóż tak, kierownica z dosyć fajnym takim, tu jest sporo guzików, tu mamy różne sterowania i tak dalej, wiadomo, elektryczne szyby tył, przód, skrzynia biegów dobrze znana z Opla Omegi, tutaj też mamy ten tryb winter, tryb sport, boczki, tutaj zobaczcie, fotele jak na ten przebieg, a przebieg to jest chyba tam 200 ileś tysięcy, oczywiście tak, moi drodzy, nagłośnienie firmy Bose, tu możecie zobaczyć, jest sygnowane logiem Bose i jak na ten rocznik gra to bardzo dobrze. Trochę się odbija mi tutaj, słuchajcie, refleksy od szyby. Tu jeździ jakiś cudowny pan jakimś motorkiem, nie wiem po co on tu jeździ, ale jakiś małolat. Dobra, mniejsza z tym. Mamy oczywiście dwustrefowy klimatronik, podgrzewane fotele, zmieniarkę na tam nie wiem ileś płyt i tak dalej. Co tu jeszcze wam takiego powiedzieć odnośnie tego auta? Wnętrze bardzo fajne, fotele bardzo, zobaczcie, fotele bardzo szerokie. To już w CTS-ie dwójce tak nie ma. Z tyłu też bardzo dużo miejsca. Auto wygodne. Wyposażone też w szyberdach. Sorry, ja tak nagrywam wam, kurde, jak to nagrywam, ale ja zawsze nigdy nie mam czasu na te wszystkie jakieś tam GoPro i inne kamerki. Dobra, słuchajcie, patrzymy, czy nikt tu nie jedzie z tej strony. Wychodzimy z auta i tak, moi drodzy, co tutaj jeszcze powiedzieć na koniec? Oczywiście ja wam polecam serdecznie ten model, czy polecam wam ten model. Maseczkę zamykamy. I na koniec takie może krótkie podsumowanie modelu. Auto oczywiście można kupić w różnych cenach. Ceny się zaczynają, są nawet poniżej 10 tysięcy, widziałem, ale to raczej szroty. Takie auto w dobrym stanie, gdzieś trzeba by było i tak sprowadzić, to podejrzewam, że gdzieś koszta w granicy, nie wiem, 18 tysięcy trzeba dać za taki naprawdę zadbany egzemplarz. No wiecie, ja mówię i jednocześnie nagrywam, to też jest trudno, więc to tak też musicie się niestety do tego jakoś tam przyzwyczaić, czy mi wybaczyć, że może ta jakość i ten obraz nie jest jakiś taki perfekcyjny, jakbyście chcieli. No i dobra, mówiłem, że o tych wadach, mówiłem już zamotałem się jak zwykle, mówiłem o jakichś tam jego zaletach, aczkolwiek to mówię, jeżeli chcecie kupić auto w dobrym stanie, na pewno warto je sprawdzić przed zakupem, ja takie usługi też świadczę, możemy pojechać, zobaczyć, mam dobry komputer, a poza tym znam się też na tych autach, więc można spokojnie mi zaufać i na pewno się nie zawiedziecie. Lepiej czasami, słuchajcie, warto czasami zapłacić parę groszy komuś i kupić, tu mi przerwało, warto czasami, mówię, dać te parę groszy i właśnie kupić takie auto, z którym nie będziecie mieli problemów i nie wydacie na nie walizki pieniędzy na naprawy, oczywiście mechaników, którzy w większości się na tym aucie nie znają, no i jak mają się uczyć na waszym, no to wam tego nie życzę. Jak macie jakieś pytania odnośnie
tego auta, to piszcie w komentarzach, z chęcią odpowiem, możecie na Facebooku się skontaktować, DM Motors Vlogs na Facebooku. Serdecznie zapraszam, dzięki w ogóle za oglądanie, no i jak coś, to zostawcie suba i łapkę w górę, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne ciekawe odcinki z autami marki Cadillac. Pozdrawiam, DM Motors Vlogs.